Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i oczywiście jak zawsze niesamowicie cieszę się, że tutaj jesteście. Dzisiaj w trakcie dzisiejszego filmu chciałabym Was zaprosić na kolejnego reading vloga, chociaż jest to taki dosyć niespodziewany dla mnie odcinek, bo ja myślałam, że reading vlogi będę sobie nagrywać, nie wiem, raz w miesiącu, coś takiego. Takie były moje plany, początkowe założenia, natomiast im dalej w te reading vlogi się zagłębiałam, im więcej ujęć dla Was nagrywałam, szczególnie właśnie podczas poprzedniego filmu, tym niespodziewanie więcej frajdy mi to przynosiło, więc teraz już witam się z Wami w kolejnym odcinku. No, wcale nie po miesiącu przerwy. To jest o tyle trudne, że ja jestem takim czytelnikiem dosyć, powiedziałabym, spontanicznym, czyli wiem na pewno, że w trakcie dzisiejszego filmu chciałabym przeczytać razem z Wami Mistrza i Małgorzatę, ale z drugiej strony mam też, no tak nieśmiało Wam pokażę tą książkę, również drugi plan, taki zamiennik tej książki, czyli właśnie Starego Człowieka i Morze Ernesta Hemingwaya w wersji anglojęzycznej, angielskiej. Na samym początku na pierwszy ogień leci oczywiście Mistrz i Małgorzata, ale powiem Wam szczerze, no już tutaj jestem pewna, że część z Was zauważy, że moje wydanie tej książki jest dosyć zmasakrowane i zniszczone i mnie to strasznie boli. W sensie na pewno widzieliście książki w gorszym stanie, ale zwróćcie uwagę na te rogi i jednak jest ona trochę obdarta tutaj z boku, jak na pewno widzicie. I naprawdę to nie jest tak, że ja nie szanuję moich książek. Po prostu ta książka przeżyła bardzo dużo i towarzyszyła mi w trakcie moich ferii zimowych właśnie w tym roku, kiedy podróżowałam z Toronto na Kubę, potem z Kuby do Miami i potem z Miami do Nowego Orleanu. Więc naprawdę no, zwiedziła pół świata praktycznie i po prostu za każdym razem miałam ją w różnych plecakach, w trakcie przesiadek samolotowych czy coś takiego. I wtedy też z tą książką się zapoznałam po raz pierwszy, ze względu na to, że była to moja lektura właśnie w pierwszej klasie liceum. Możecie się zastanawiać zresztą prawidłowo, dlaczego w takim przypadku w ogóle czytam tą książkę po raz drugi. I odpowiedź jest znowu dosyć zagmatwana, ale po prostu wynika to wszystko z tego, że ja podróżując, będąc w trakcie właśnie ferii zimowych, dużo bardziej skupiałam się na tym, co jest dookoła mnie, a nie na samej książce. A musiałam ją przeczytać ze względu na to, że po prostu jest to moja lektura. No i po feriach automatycznie był z tego test. Ja jestem na rozszerzonym polskim i literaturze, więc sobie postanowiłam, że owszem, przeczytam tą książkę, tylko zrobiłam to na szybko. Pomyślałam sobie, że właśnie w wakacje po omówieniu tej historii, bo naprawdę omówiliśmy ją z góry do dołu i bardzo wiele rzeczy nabrało zupełnie innego dźwięku właśnie po prostu omówieniu tego z moim nauczycielem. Chciałabym to przeczytać jeszcze raz. Pomyślałam sobie i miałam taką wewnętrzną potrzebę, żeby przeczytać to po prostu drugi raz, nie spiesząc się, spokojnie analizując wszystko na nowo i wydaje mi się, że właśnie to jest taki główny powód, dlaczego zachciało mi się znowu spotkać się zarówno z Mistrzem, jak i z Joshuą oraz z Małgorzatą. Myślę, że też ponowne zapoznanie się z tą historią, kiedy ja już wiem mniej więcej, kim są konkretni bohaterowie, będzie prostsze, dlatego że na początku było bardzo skomplikowane zapoznać się z tą historią za pierwszym razem i ogarnąć, kto jest kim, bo powiedzmy, że zarówno Świta Wolanda, jak i w ogóle te wszystkie postacie naprawdę bywają czasami bardzo skomplikowane i dopiero po pewnym czasie, po przyzwyczajeniu się do nich można to czytać jakby na spokojnie. Jestem po prostu bardzo podekscytowana. Tak więc Stary Człowiek i Morze jest tutaj w tym vlogu chwilowo bohaterem drugoplanowym, a teraz już na samym początku chciałabym się zabrać za Mistrza i Małgorzatę. Zrobiłam sobie kawę, więc humor mam odrobinę lepszy. Jestem już na trzecim rozdziale Mistrza i Małgorzaty i muszę Wam na początku jeszcze wytłumaczyć, że ja właściwie Mistrza i Małgorzatę czytałam bardzo różnie. To znaczy w trakcie pierwszych rozdziałów rzeczywiście czytałam bardzo skrupulatnie, zastanawiałam się nad każdą sceną. Do mniej więcej końca pierwszej części, ponieważ później już zaczął mnie naglić czas i po prostu w trakcie podróży no, skupiałam się na osobliwościach rzeczy dookoła mnie, a nie jakby na czytaniu. I myślę, że to jest całkiem zrozumiałe, więc rzeczywiście te pierwsze rozdziały pamiętałam dosyć dobrze i tak samo niesamowicie zwróciła moją uwagę po raz drugi ten słynny dialog właśnie Berlioza, bezdomnego oraz tajemniczego nieznajomego. Ja wiem, że dla osób, które nie czytały Mistrza i Małgorzaty, to brzmi mega dziwnie i w ogóle jak się opowiada o tej książce, to wciąż jest mega dziwne. To znaczy Mistrz i Małgorzata naprawdę jest czasami porządnie pomylony, ale teraz, kiedy już patrzę na to jakby z innej perspektywy, to nabiera trochę innego wymiaru. Absolutnie uwielbiam i przepadłam w tym dialogu, zarówno po raz pierwszy, jak i teraz po raz drugi, właśnie o dobrych ludziach.
Dlatego, że teraz przeczytałam dialog, bardzo słynny dialog, w trakcie którego jeden z bohaterów nazywa swojego kata dobrym człowiekiem, bo zakłada, że ten człowiek został skrzywdzony przez innych dobrych ludzi i dlatego jest po prostu taki, jaki jest, dlatego krzywdzi, dlatego wybrał taką ścieżkę. Ja tak już filozoficznie bardziej się do tego odniosę. Uważam, że jakby ludzie rzeczywiście często są kształtowani przez innych ludzi, przez inne bardzo nieciekawe doświadczenia po prostu. Natomiast no, uważam, że też wybieramy to, kim jesteśmy, ale na pewno takie rzeczy też mają wpływ i strasznie mi się podoba ten dialog i już za pierwszym razem, tak jak już Wam wspominałam, zwróciłam na niego uwagę, natomiast teraz już za drugim tym bardziej podoba mi się po prostu. Jestem na 5 rozdziale Mistrza i Małgorzaty w tej chwili i skończyłam już kawę. Wydaje mi się, że nie wspomniałam Wam o bardzo istotnej kwestii, akurat jeżeli chodzi o mój dzisiejszy dzień i myślę, że najbliższe kilka dni, ponieważ jutro wyjeżdżam, jestem totalnie niespakowana, nieogarnięta, bo jestem tym typem podróżnika, nie jest to szczególnie chwalebne, ale no cóż, no nie będę Was oszukiwać. Więc rzeczywiście no, w wypadku dalszej części dnia no, będę sobie słuchać Mistrza i Małgorzaty w wersji audio, dlatego że na Empik Go właśnie jest on dostępny i strasznie mnie to cieszy, dlatego że po prostu no, nie będę musiała w ten sposób rezygnować z tej książki wcale. A teraz lecę się pomalować, bo zawsze jak się maluję, to jestem bardziej produktywna i no zabieram się tak naprawdę za pakowanie, za ogarnianie się, no bo jutro mam lot, wylatuję na Teneryfę. Pewnie po prostu znacząca część tego vloga również z czytania tej książki będzie po prostu z tamtego miejsca. Annuszka wylała już swój olej słonecznikowy. Myślę, że jestem właśnie na 8 rozdziale Mistrza Małgorzaty i absolutnie zadziwia mnie wręcz opis Moskwy i to, jaki on jest szczegółowy. Mam wrażenie, że wcześniej zupełnie nie zwracałam na to uwagi. Oczywiście, no czy dla mnie to jest oczywiste, może nie dla wszystkich. Jest to książka, której fabuła, której akcja dzieje się właśnie w Moskwie, ale w Moskwie po rewolucji, czyli oczywiście nie tej aktualnej, ale też no, nie z czasów panowania carów, tylko tej późniejszej. Więc na przykład jest tutaj moment, w którym narrator tak zupełnie tak rzuca wręcz jako taki nieistotny fakt informacji o tym, że przed danym sklepem była kolejka, chyba po papier z tego co pamiętam, ale nie przesadna, taka wiecie, 150 osób. I jak ja to czytam, to po prostu no, rzeczywiście jest nieprzesadna, muszę przyznać. Przyjemnie, szybko. Nawet nie mam komentarza do tego. Ale z pakowaniem się już widzę, że będzie ciężko, tam mam rolki i no powiem Wam szczerze, no jednak pakowanie się w kabinówkę nie należy do najprostszych, szczególnie, że jadę na, no wcale nie na kilka dni, tylko na trochę dłużej. Wiecie, jakie mam dziwne wrażenie? W sensie, to chyba mi ktoś podsunął w dyskusji w trakcie interpretacji Mistrza i Małgorzaty i teraz czytając to drugi raz być może się sugeruje, ale rzeczywiście coś w tym jest, że istnienie diabła, jego świty, wszystkich tych paranormalnych rzeczy, które się dzieją wokół nich, jest mniej nienormalne i absurdalne niż to, co się dzieje na co dzień w Związku Radzieckim. Mam wrażenie, że rzeczywiście w dokładnie taki sposób jest przedstawiona ta historia. W sensie, naprawdę te kolejki przed sklepami, to bicie się o wolne mieszkania, ta teoretyczna, a na papierku równość, a w praktyce no absolutne krętactwo, spekulacje walutą, jakieś deportacje czy coś takiego, to wszystko jest mniej normalne niż cała ta magia i to wszystko, co się dzieje paranormalnego w tej historii. I to jest rzeczywiście coś, na co pewnie mi ktoś zwrócił uwagę i dlatego tak bardzo teraz to wyolbrzymiam i teraz to zauważam, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa refleksja. Ja mam zwykle trochę problem z wybieraniem zakładek, dlatego że po prostu nie mogę się zwykle zdecydować. Natomiast dzisiaj jest tym bardziej trudno, dlatego że no, zabieram tą książkę na wyjazd, więc najpewniej ta zakładka, którą wybiorę, będzie mi po prostu towarzyszyć praktycznie no, przez całą podróż. W ogóle ostatnio dostałam dwa przepiękne popy, które Wam przy okazji pokażę. Oczywiście jest to Legolas, a to jest Jasmina z Alladyna. I jeszcze Wam pokażę szybko mojego cudownego popa Hamiltona, ale to nie o tym film, więc tak bardziej pokazuję Wam jako wstawkę. Jestem właśnie na rozdziale 16 i mam wrażenie, że to dokładnie w tym miejscu teraz najbardziej jest pokazana taka struktura społeczna całej Moskwy,
wszystkich tych grup społecznych, dlatego że w trakcie tego rozdziału właśnie Volant, czyli ten wspomniany wcześniej diabeł, pokazuje swoje sztuczki magiczne. On właśnie pod przykrywką tych sztuczek magicznych na przykład sprawia, że z sufitu zaczynają pływać, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie ruble, pieniądze, albo ubiera kobiety w jakieś piękne, wyszukane stroje, ewidentnie no nie rosyjskie czy coś takiego i ewidentnie pokazuje to, w jakim skrajnym ubóstwie na przykład żyją ci ludzie i jak oni strasznie pożądają nie tylko pieniędzy, ale też również powiedzmy takich bardziej zachodnich rzeczy. I strasznie to jest ciekawe, jak tak sobie o tym myślę, tak właśnie te takie klasyczne, normalne jednostki żyjące w Moskwie mają w sobie masę chciwości. Chciwości, która teoretycznie miała nie istnieć w tym ustroju, w tym świecie i w ogóle. To jest po prostu fascynujące i naprawdę bardzo mi się podoba ta książka. Powiem Wam szczerze, właśnie przyszła moja mama i pomogła mi jeszcze dopakować kilka rzeczy, bo mimo, że ja uważam, że jestem osobą, która całkiem ogarnia tego typu sytuacje, na wszystkich wyjazdach, zielonych szkołach, obozach czy coś w tym stylu, ja jestem tym człowiekiem, który raczej pomaga się dopakowywać i wiecie, dla mnie normą jest, że wkładam rzeczy do butów, jakoś tam to wszystko udaje mi się zawsze złączyć i ta walizka jakoś się jednak daje spakować. Natomiast moja mama jest tego mistrzem. Autentycznie moje umiejętności mają się nijak do tego, co ona potrafi i prawda jest taka, że teraz do mnie przyszła i udało jej się wepchnąć jeszcze minimum 5 albo 6 rzeczy, pomimo, że ja już miałam problem z zamknięciem walizki, a jakby, no, prawda jest taka, że ponieważ wyjeżdżam na jakiś czas, a pakuję się w bagaż podręczny i prawda jest taka, że naprawdę bez mojej mamy już się martwiłam, że będę musiała jakieś rzeczy brać do torby, czy coś w tym stylu. Wiecie co, ja nie jestem zwolenniczką miłości od pierwszego wejrzenia, to znaczy jako jakby fikcja literacka uważam, że to jest okej, ale nie wierzę w coś takiego w życiu prawdziwym, bo uważam, że jednak ludzie zakochują się w charakterze. Przede wszystkim może nam się podobać czyjś wygląd, ale jakby no jeżeli nie znamy charakteru, to nie jest możliwe. Ale to jest jakby moje zdanie, wy możecie mieć totalnie inne, wiadomo. Natomiast mimo tego uważam, że scena spotkania mistrza i Małgorzaty jest na swój sposób urokliwa, urocza i pomimo, że jest to właśnie taka scena przedstawiająca miłość absolutnie od pierwszego wejrzenia, to sposób, w jaki mistrz opowiada o Małgorzacie, przynajmniej teraz właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym, jest po prostu strasznie uroczy i to jest naprawdę strasznie słodkie, jak on mówi na przykład o tym, że wiecie, kiedy słyszał jej kroki i już wtedy jakby jego serce mu łomotało w piersi czy coś w tym stylu, to mi strasznie przypomina Małego Księcia i opowieść o lisie, ponieważ on tam też wspominał, że jeżeli Mały Książę będzie przychodził o jakiejś konkretnej godzinie, to on na przykład będzie się na to cieszył już 2 godziny wcześniej czy coś w tym stylu. I to jest po prostu strasznie urocze i naprawdę tak... Bardzo ładna jest ta scena. Jest w tej chwili godzina 20:30 i tak sobie pomyślałam, że mam właściwie ochotę na to, żeby iść sobie na spacer. Ja ostatnio bardzo często słucham audiobooków właśnie spacerując sobie po mojej okolicy. Mam niedaleko park i uwielbiam to po prostu. Więc rzeczywiście na to mam ochotę, no bo chyba jutro rano już, chociaż też nie jestem pewna, ale raczej jutro rano jednak będę skupiona na ważniejszych rzeczach niż spacerowanie. Chociaż takie poranne spacery też mi się zdarzają i rzeczywiście teraz wybieram się na takowy. Zdziwić, dlatego że wyszłam na spacer wyglądając no, minimalnie inaczej, natomiast od razu jak wróciłam, naszła mnie ochota na to, żeby zrobić sobie charakteryzację i jestem właśnie w połowie, to znaczy zrobiłam sobie makijaż i chciałabym do tego teraz dołożyć elementy charakteryzatorskie. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Raz na jakiś czas zdarzają się oczywiście takie cosplaye, które mi po prostu nie wychodzą i to też jest okej. Tak naprawdę trzeba tylko uczyć się na tych swoich błędach, na swoich porażkach, a czasami to jest kwestia naprawdę dnia, pomysłu czy jakichś rzeczy, na które nie mam wpływu, więc nie wiem, czy finalnie pokażę Wam pełną charakteryzację. Istnieje opcja, że nie. Istnieje taka możliwość, że zdecyduję się właśnie nie pokazywać Wam jej, bo nie będę z niej po prostu zadowolona. Natomiast
odzywam się do Was w połowie, ze względu na to, że właśnie zaczęłam drugą część Mistrza i Małgorzaty, czyli jestem właśnie w połowie książki. Ja robię oczywiście charakteryzację słuchając audiobooka, też tak naprawdę spacerowałam ponad godzinę i dzięki temu też przesłuchałam dosyć znaczącą część. Strasznie mi się podoba jeden fragment, zaraz Wam go przeczytam. To jest taki bardzo charakterystyczny fragment, kiedy my właściwie poznajemy już Małgorzatę, bo jest to początek drugiej części. Wcześniej właściwie znamy ją tylko i wyłącznie z opowieści, z historii, z relacji samego mistrza. Natomiast teraz już w drugiej części skupiamy się bardziej na jej perspektywie, na tę historię. Natomiast strasznie mi się podoba jakby sposób wprowadzania w kolejną część i tak mi się podoba, że aż Wam to z chęcią przeczytam. Za mną, czytelniku. Któż to Ci powiedział, że nie ma na świecie prawdziwej, wiernej i wiecznej miłości? Ach tak? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język. Za mną, mój czytelniku, i tylko za mną ja Ci pokażę taką miłość. Nie, mistrz się mylił, kiedy w szpitalu, w porze, gdy noc nieuchronnie zbliżała się ku północy, z goryczą mówił Iwanowi, że ona zapomniała o nim. Tak być nie mogło. Ona oczywiście nie zapomniała. W tym przeczytanym fragmencie odpalam dalej audiobooka i lecę robić charakteryzację. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Charakteryzacja przedstawia się w taki sposób. W sumie jestem w miarę zadowolona, to znaczy to nie jest jakiś szczyt moich możliwości. Jest raczej taka średniawa, ale podoba mi się to, jak mi wyszły różki, ze względu na to, że one są całkowicie zrobione z wosku. I by the way, tu chwila mi się rozwalają, ale mam nadzieję, że w trakcie tego ujęcia nie będzie tego widać. Natomiast rzeczywiście zrobiłam już zdjęcia, miałam schowany statyw walizce mojej mamy i moja mama mi powiedziała, że nie ma szans, żebym go wyjęła, więc sama zrobiłam mi zdjęcia i zobaczymy, czy po obrobieniu coś z tego będzie. No bo to jest w sumie w miarę łatwa charakteryzacja. Jeżeli mi nie wyjdzie, no to będę mogła po prostu za kilka dni zrobić ją na nowo czy coś takiego. Nie jest to żaden problem. Zdjęcie wyszło w taki sposób. Już je trochę obrobiłam, poprawiłam, trochę wyostrzyłam tytuł, żeby na pewno był widoczny. No i ogólnie muszę przyznać, że jestem całkiem z niego zadowolona, to znaczy jest jak najbardziej okej. Myślę, że za kilka dni rzeczywiście je opublikuję. Zmyłam z siebie wszystko i będę już lecieć spać, natomiast muszę się Wam pochwalić, że naprawdę się nie spodziewałam, że to pójdzie mi tak szybko. Jestem już w około 3/5 Mistrza i Małgorzaty i to nawet chyba ponad 3/5, tak szczerze. I ogólnie jestem totalnie zachwycona postacią Małgorzaty. Mniej więcej od drugiej części czytałam już bardzo na szybko. Mam wrażenie, że znacząco za mało uwagi poświęcałam konkretnym postaciom, czasami pomijałam jakieś dialogi i wiecie, możecie mnie z tego powodu potępić, możecie uważać, że to jest okropne, złe i w ogóle, no ale prawda jest taka, że po prostu źle sobie to rozplanowałam, nie miałam na to czasu, a przez to, że chodzę do liceum, jednak zależy mi na tym, żeby wiedzieć, o czym toczy się dana dyskusja. Później czytaliśmy masę esejów na ten temat, no to jednak zależało mi na tym, żeby nie tyle zwracać uwagę na detale, co żeby znać po prostu ogół tej historii. Ja już lecę spać, myślę, że dalszą część moich przemyśleń usłyszycie jutro rano, chociaż nie wiem w sumie, o której się obudzę, bo jest już po północy, a ja jutro, no co prawda nie rano, ale mam jednak samolot i wypadałoby się do niego przygotować, ogarnąć, skończyć jeszcze pakować takie ostatnie rzeczy i w ogóle jakby wypadałoby się wyspać. Hejka, jest ranek, godzina 7. Co prawda powinnam teraz sprzątać, a zamiast tego czytam i słucham, bo naprawdę bardzo się wciągnęłam i zrobiłam już sobie kawę. Natomiast będę pewnie sprzątać po prostu z mistrzem Małgorzatą jakby na słuchawkach, bo bardzo to lubię. Natomiast powiem Wam tak. Wcześniej patrzyłam na Mistrza i Małgorzatę, tak jak już Wam wspominałam, typowo jak na lekturę. I to nawet pokazuje się w momencie, w którym... To będzie spoiler, ale detalu takiego dosyć nieistotnego w tej fabule. To znaczy, to nie jest jakiś punkt zwrotny, to jest po prostu jakiś fragment, który jest zupełnie oderwany z tej rzeczywistości, powiedzmy. Więc tutaj Wam się pojawi minuta, w której już tego nie będzie, jeżeli mimo wszystko nie chcecie spoilerów, ale mam taką potrzebę, żeby Wam o tym powiedzieć. Ogólnie Małgorzata, wykorzystując swoje życzenie, które mogła właściwie dać na kogokolwiek by chciała, wykorzystała je na Fridę, czyli taką dziewczynę, która zamordowała chusteczką, swoją własną chusteczką, swoje własne dziecko. Po śmierci ta chusteczka cały czas była jej podrzucana wszędzie i ona strasznie z tego powodu cierpiała. I wcześniej myślałam jakby o tej scenie, typowo szkolnie. Ale też żebyś się ogarnęła, bo ty nie czytaj, tylko wiesz. A, ty, aha, bo to jest coś jeszcze do... Przepraszam. Spoko.
A propos tego. No, ale w każdym razie wcześniej myślałam o tej historii typowo szkolnie. Myślałam o tym, że na przykład mogę wykorzystać na przykład tą sytuację w jakimś eseju czy coś takiego. Jest to taki akt no, zupełnie niespodziewanej dobroci, tak? Ale teraz, czytając to po raz drugi już nieszkolnie, mogę Wam powiedzieć, że jestem zauroczona w ogóle postacią Małgorzaty po raz drugi. Na początku mi się wydawało, że ona jest taką postacią, owszem, silną, mądrą, ale na każdym kroku bez przerwy tą jej mądrość, tą jej siłę bardzo podkreślano w moim tłumaczeniu, bo ja w ogóle słucham w innym tłumaczeniu niż czytam i to jest bardzo ciekawe. Dużo bardziej wolę to drugie tłumaczenie. Teraz dochodzę i mniej więcej jestem już w tym momencie, który znam dużo mniej i dużo gorzej, taka jest prawda, bo no, trzeba przyznać, że tutaj już się stresowałam, że nie zdążę przeczytać tej książki. Tutaj już miałam za kilka dni test. I po prostu dlatego ta historia szła mi tak opornie. Cóż, nie przedłużam, lecę sprzątać. No i tak, po prostu będzie mi oczywiście towarzyszył audiobook. Już się trochę bardziej ogarnęłam, natomiast jest godzina 8:45. Ja jestem na 390 stronie właśnie Mistrza i Małgorzaty. Teraz będzie mi szło na pewno trochę będzie mi szło na pewno trochę wolniej, dlatego że ja nie za bardzo lubię te fragmenty. Znaczy, one moim zdaniem bardzo dużo dają do fabuły, ale są bardzo monotonne. Fragmenty po prostu powieści jednego z bohaterów, właśnie o Poncjuszu Piłacie. I powiem Wam tak, one mają w sobie coś uroczego, ale z drugiej strony te opisy i ten język jest dla mnie trochę męczący. Ja wolę jednak większą ilość akcji mimo wszystko, a trzeba przyznać, że jakby ta książka w tej książce jest pisana właśnie w taki sposób bardzo rozlazły. I to też jest okej, ale ja jednak nie jestem zwolenniczką czegoś takiego, więc pewnie mi to trochę wolniej będzie teraz szło. Szczególnie, że za około godzinę muszę już wyjść. Ogólnie mam poważny dylemat i zastanawiam się, czy skoro zostało mi 100 stron tej książki, to w ogóle opłaca mi się ją brać ze sobą na Teneryfę. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wolę już skończyć ją w wersji audio, niż jakby targać ze sobą, bo potem ją będę przez kilka tygodni jakby tam mieć i to chyba nie ma sensu. Mogę za to sobie wziąć jakąś inną książkę zamiast tego, którą jakby na nowo będę mogła poznawać, więc rzeczywiście chyba ją jednak tutaj zostawię. Zobaczymy jeszcze. No, nie jestem jeszcze pewna. Natomiast wiem na pewno, że w samolocie już spakowałam do plecaka. Mam zamiar czytać Ernesta Hemingwaya. Jestem na 430 stronie i zdecydowałam się nie brać Mistrza i Małgorzaty ze względu na to, że moja przyjaciółka poprosiła mnie, żebym wzięła jej właśnie drugą część tworów. Po angielsku ona nigdy nie czytała książek i ostatnio mniej więcej podczas kwarantanny w sumie przeczytała całego Okrutnego Księcia po angielsku, Dumę i Uprzedzenie i właśnie teraz czyta Dwory, więc jestem cholernie dumna. No na pewno znacie to uczucie, kiedy no, jakby ktoś podziela Waszą miłość i to jest takie strasznie fajne, dlatego pomyślałam sobie, że właśnie wezmę dla niej to. Normalnie pewnie brałabym to do ręki, bo po prostu nie zmieściłoby mi się to nigdy, a teraz no, po prostu będzie to trochę wygodniejsze, bo mam, no specjalnie zostawiłam sobie miejsce na Mistrza i Małgorzatę. Naprawdę moje pakowanie się to jest jakiś majstersztyk, kiedy moja mama to zrobiła. Nie ma szans, żebym się odpakowała w tej chwili i jeszcze coś dołożyła, więc rzeczywiście jedyne co sobie zostawiłam to wtedy miejsce na Mistrza i Małgorzatę, a teraz już miejsce na książkę dla mojej przyjaciółki. Coś takiego jak taki mój typowy outfit podróżny i w moim przypadku są to dresy, dokładnie te konkretne. Mam wrażenie, że naprawdę te dresy były już w tak dużej ilości miejsc, od kiedy je kupiłam i po prostu tym razem też je zakładam. To nie jest tak, że się nie przebieram, bo wczoraj też wyjątkowo z nich byłam, to jest po prostu zbieg okoliczności. Natomiast ogólnie no zawsze podróżuję w taki sposób i no, musi być człowiekowi wygodnie. Myślę, że to wszystko doskonale rozumiecie. Cześć kochani, ja już jestem na Teneryfie i muszę się Wam przyznać, że w trakcie 6-godzinnego lotu skończyłam Mistrza i Małgorzatę. Jestem z tego powodu przeszczęśliwa. Ta książka naprawdę bardzo mi się podobała, natomiast żałuję, że nie mogłam opisywać tych ostatnich, no
tam 80 stron i relacjonować ich dla Was, bo muszę przyznać, że one były bardzo nierównomierne. To znaczy niektóre sceny bardzo mi się przedłużały, a inne, szczególnie te poświęcone losom Mistrza i Małgorzaty, były jak dla mnie nawet trochę za krótkie, abym mogła o nich czytać jeszcze dłużej. I naprawdę ta książka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Z dobrych informacji, jeżeli chodzi o Starego Człowieka i Morze Ernesta Hemingwaya, przeczytałam 1/5, chociaż było to dla mnie dosyć trudne, dlatego że nie przemyślałam tego i od bardzo dawna nie używałam mojego słownika anglojęzycznego na telefonie. No i tak się zdarzyło, że wymagał aktualizacji, a oczywiście w samolocie nie mogę aktualizować, więc nie miałam żadnych możliwości sprawdzania słówek. I dlatego to było też ciężkie, dlatego że jest to historia o kubańskim rybaku i jest tam po prostu bardzo dużo elementów, na przykład takich, na które my na co dzień nie zwracamy uwagi, jeżeli czytamy po polsku, ale po angielsku są dosyć problematyczne, dlatego że były na przykład różne rodzaje haków na ryby, albo jakieś łódki, coś takiego i naprawdę ciężko jest o tym czytać, jeżeli nie mamy przy sobie jakby tłumacza i dlatego też jestem dopiero w 1/4. Cześć, właśnie skończyłam Starego Człowieka i Morze, chyba największą część tej lektury przeczytałam w ogóle siedząc w basenie i rzeczywiście czytało mi się to bardzo przyjemnie i uważam, że naprawdę to jest niesamowite, w jaki inny sposób można odebrać książkę, czytając ją po pierwsze, po raz drugi, a po drugie właśnie w innym języku, bo wiadomo, że czytałam w oryginale. Jest to naprawdę bardzo smutna historia o przemijaniu, o starości. I strasznie spodobał mi się cytat mówiący o tym, że właśnie człowieka można zniszczyć, ale nie można go pokonać. Bardzo mi się ten cytat podoba i w ogóle tą książkę odbieram w tej chwili zupełnie inaczej. To jest dla mnie trochę absurdalne, bo mi się zawsze wydawało, że jednak Stary Człowiek i Morze nie jest czymś zupełnie dla mnie, a czułam, czytając to, klimat zarówno Kuby, jak i Hawany i po prostu naprawdę. Szczególnie, że właśnie byłam na Kubie w lutym, jeszcze przed koronawirusem. To naprawdę jest taki fajny sposób na powrót do tego miejsca i w ogóle. I ogólnie na Ernest Hemingway nawet jakoś tak zainteresowałam się bardziej jego życiorysem. Nawet tutaj gdzieś macie zdjęcie mnie i pomnika Ernesta Hemingwaya. Natomiast to zdjęcie było w barze, w którym on, mówiąc wprost, był dbać o swój alkoholizm. Powiedzmy, że nie był szczególnie szczęśliwym człowiekiem, natomiast to jest bardzo ciekawy życiorys i rzeczywiście jakoś tak bardziej zwróciłam na niego uwagę dzięki powrocie do tej lektury. Tak samo jestem strasznie szczęśliwa, że udało mi się skończyć Mistrza i Małgorzatę po raz kolejny, po raz drugi. To są oba readsy. I tak naprawdę zarówno i Mistrza i Małgorzatę, i Starego Człowieka i Morze odebrałam zupełnie inaczej, czytając to po raz drugi i uważam, że to jest bardzo ciekawe. Mistrz i Małgorzata w moim takim subiektywnym rankingu jest jednak trochę wyżej niż Stary Człowiek i Morze. Jednak Stary Człowiek i Morze jest miejscami wciąż nudne minimalnie, ale to jest historia o przemijaniu, o starości, więc ona jest taka monotonna i wydaje mi się, że taki jest jej zamysł. Ona tak ma wyglądać. Natomiast Mistrz Małgorzata bardzo mi się podobał. Ta końcówka mi trochę mnie już się dłużyła minimalnie, a z kolei samego wątku Mistrza i Małgorzaty ja bym chciała więcej, tak jak już Wam wspominałam, ale jednak bardzo mi się ta książka podobała i wydaje mi się, że to będzie moja miłość te najbliższe kilka miesięcy. Ta książka ma klimat i tak samo niesamowity klimat ma naprawdę Stary Człowiek i Morze. Teraz chciałabym już Wam bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was jak zawsze do subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole, najbardziej na mojego Instagrama, bo tam jestem najbardziej aktywna. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie i do następnego. Pa! A w ogóle sobie zniszczyłam rękę na rolkach. Trudno. Pa!